Nazywam się Katarzyna Kulińska. Moja przygoda z krawiectwem zaczęła się w 1994 roku w szkole branżowej, a wtedy zawodowej w Raciborzu przy ulicy Wileńskiej. Praktyki miałam w zakładzie odzieżowym Ragbet w Raciborzu. To było na Ostrogu. To był taki duży zakład, gdzie krawiectwo ciężkie, kurtki, płaszcze były szyte. Bardzo monotonne praktyki, przez 8 godzin wykonywało się jedną i tą samą czynność przez kilka dni w tygodniu i tak dalej. Do momentu, aż była zmiana modelu i się wszyscy cieszyli, że szedł inny kolor na produkcji. No i tak, skończyły się praktyki, lata 90., tak więc zakład się zamknął. No i myślałam, że będzie koniec z krawiectwem, bo tam raczej w tym zawodzie przyszłości nie było. Jeszcze całe krawiectwo było postrzegane jako taki zawód, no taki słaby, nieopłacalny. Nawet krawiec w bajkach zawsze był biedny, ale teraz jest inaczej. Teraz już krawiec jest postrzegany jako fachowiec, dobry rzemieślnik, taki powrót, tak jak ich powraca się bednarz, jest poszukiwany z dun. Tak teraz krawiec z umiejętnościami, który naprawdę potrafi policzyć, skroić, wykonać ze zdjęcia, z projektu, to już jest teraz coś. No i teraz jest szanowany ten zawód i ja go też tak odbieram i sprawia mi satysfakcję i cieszę się, że to, właśnie to wykonuję. Zawsze marzyłam o tym, żeby robić coś więcej, coś inaczej i nie monotonnie, niestandardowo, żeby było no inaczej, po mojemu. No, osobą, w którą we mnie wierzył, był mąż i on mnie do tego kierował, on mnie namawiał, on mnie popychał, mówił tak, rób to, no w sumie dzięki niemu. Gdybym słuchała wszystkich innych ludzi, to na pewno bym tego nie zrobiła, bo wszyscy gdzie, kto ci to kupi, jak, a z takimi pomysłami. Zawsze mi zarzucano, że mam za dużą wyobraźnię, ale akurat teraz się okazało, że ta wyobraźnia mi się bardzo przydaje. Często jest tak, że jak coś wymyślę, ludzie przychodzą, zastanawiają się, jak, czy to, że tak można, a potem ktoś przychodzi i mówi, tego szukam, właśnie tego szukam, żeby to było inne i że pani trafiła. Nie? Tak więc zakład krawiecki, który mąż mi właśnie namówił do tego, żeby to otworzyć. To był na ulicy Staszica w Raciborzu, w przyziemiu, malutki, 20 metrów kwadratowych. Pierwsza klientka, która przyszła i zamówiła suknię ślubną, gdzie to dla mnie był szok, gdzie, jak mogę to wykonać, ale w sumie ona też mnie ośmieliła tym, że można, bo się podobało, bardzo dobrze nam współpraca poszła. Potem gdzieś tą pocztą pantoflową przyszła druga osoba, trzecia, no i tak się zrodził pomysł, że w tym kierunku, że to mi najlepiej wychodzi, że trzeba iść w tą specjalizację. Lekarz każdy ma specjalizację, nie? Dentysta pani nie leczy stóp. Tak samo jest w branży krawieckiej. Ja nie uszyję dobrze firanki czy zasłonki, bo ja tego nie robię, ale pani, która to szyje, znowu nie uszyje sukni ślubnej.
no jakoś pogłębiałam, to pogłębiałam i tak właśnie jak widać po efekcie jest dzisiaj, że jest to na takim poziomie, że można według projektu, czy klienta, czy mojego, często się sugeruje też tym, co przynosi klientka, ale bardzo często ją też naginam na swoje koncepcje, żeby coś tam jednak zmienić, zrobić tak, że to będzie ciekawsze i cieszę się, jak to też, jak są uwzględniane te moje uwagi i ten projekt faktycznie wtedy wychodzi taki fajny, dopracowany, dopieszczony i dziewczynom się to podoba i gdzieś mi tam potem wysyłają zdjęcia, dziękują bardzo, są zadowolone, no to mnie najbardziej satysfakcjonuje. Sprawa, taka kwestia finansowa to jest swoją drogą, że jest to dla mnie satysfakcjonująca zapłata za moją pracę, a kwestia tej satysfakcji klienta jest ważniejsza. To jest dla mnie ważniejsze i to jest na pierwszym miejscu, a finansowa jest na takim drugim. Tak to widzę.